Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda opieka medyczna w Tajlandii, jak wyglądają szpitale, to ten odcinek zdecydowanie jest dla Ciebie, dlatego że dzisiaj skupię się po raz kolejny na jednym z najważniejszych szpitali w regionie, tutaj w całej, w sumie nawet Tajlandii, Bangkok Hospital Pattaya, który od lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. A dzisiaj znowu odcinek ze serii zdrowia z tego względu, że mam złamaną rękę, jest to u mnie temat na czasie, więc o tym dzisiejszy odcinek. Opowiem Ci trochę o historii tego szpitala, o nowoczesnych technologiach oraz o wyjątkowych usługach, jakie oferuje swoim pacjentom. Poznasz również jego historię oraz specjalistyczne centra medyczne, usługi dla pacjentów międzynarodowych oraz liczne nagrody, które zdobył. Podzielę się również moimi doświadczeniami z leczenia mojej złamanej ręki. Jeśli interesuje Cię, jak wygląda opieka zdrowotna w Tajlandii, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i zostawić komentarz. Chętnie odpowiem na Twoje pytania i podzielę się dodatkowymi informacjami. Zacznę od krótkiej historii Bangkok Hospital Pattaya, który od 1990 roku nieustannie rozwija swoje usługi medyczne. Szpital rozwija się, aby sprostać rosnącym potrzebom pacjentów. Pierwsza taka znacząca modernizacja miała miejsce w 2009 roku, kiedy szpital przeszedł proces akredytacji Joint Commission International, po polsku w skrócie JCI. Akredytacja właśnie ta JCI jest uznawana za złoty standard w globalnej opiece zdrowotnej, co oznacza, że szpital spełnia najważniejsze międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Czyli szpital musi naprawdę spełniać dobre warunki, aby taką akredytację dostać. W listopadzie w 2006 roku Bangkok Hospital Pattaya oddał do użytku nowy 15-piętrowy budynek. Wow! Dzięki tej rozbudowie szpital zwiększył swoją powierzchnię z 5 do 9 akrów oraz poprawił standardy opieki zdrowotnej, oferując bardziej zaawansowane technologie i lepsze wyposażenie. Ta inwestycja umożliwiła zwiększenie liczby łóżek oraz rozszerzenie dostępnych usług medycznych, co pozwoliło szpitalowi na przyjmowanie większej liczby pacjentów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Teraz powiem Wam troszkę więcej o tej akredytacji i tak jak wspomniałem, szpital posiada właśnie aktualną akredytację Joint Commission International od 2022 roku. Co zawiera taki proces akredytacji JCI? To już Wam mówię, co obejmuje, a więc obejmuje bezpieczeństwo pacjentów, czyli wdrażanie skutecznych procedur zapobiegania błędom medycznym i zapewniania bezpieczeństwa pacjentów. Obejmuje również jakość opieki, czyli ocena jakości usług medycznych od diagnostyki po leczenie i rehabilitację. Następnie ta akredytacja obejmuje również etykę i prawa pacjentów, czyli respektowanie praw pacjentów i prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Dodatkowo utrzymanie infrastruktury, czyli utrzymanie czystości, bezpieczeństwo budynków i dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego. To bardzo ważne. Mogę Wam też pokazać na stronie szpitala, jak taki proces wygląda, a trwa on przez tydzień czasu, aby zagraniczni egzaminatorzy mogli przejść przez wszystkie różne działy szpitala, żeby mogli sprawdzić standardowe praktyki pracy i żeby mogli przeprowadzić wywiady z lekarzami i pielęgniarkami, a także też ocenili standardy sprzątania oddziałów i klinik ambulatoryjnych oraz wszystkie procesy administracyjne. Tu jest też tak napisane, że bez względu na to, jak dobrze czuje się szpital na to przygotowany, to dopóki egzaminatorzy nie opublikują swoich ustaleń, to jest to nerwowy czas dla kierownictwa i personelu, którzy ciężko pracują, aby spełnić standardy zarówno stare, jak i nowe w celu ponownej akredytacji. I po takiej pozytywnej akredytacji, po zatwierdzeniu przez tych zagranicznych egzaminatorów i przyznaniu kolejnej takiej 3-letniej akredytacji, pojawia się uśmiech na twarzy wśród kierownictwa i całego personelu szpitala. Więc zdobyć taką akredytację jest naprawdę bardzo trudno i Bangkok Hospital Pattaya może poszczycić się taką akredytacją. Szpital również jest popularnym miejscem dla turystyki medycznej, oferując kompleksową opiekę, w tym pomoc w organizacji podróży, zakwaterowania oraz tłumaczenia w ponad 20 językach. Ponad 100 tysięcy zagranicznych pacjentów rocznie odwiedza szpital w celu leczenia różnych schorzeń. Bangkok Hospital Pattaya zdobył wiele prestiżowych nagród, takich jak
Healthcare Asia Awards 2024. Tę nagrodę zdobył za inicjatywę opartą na wartości w opiece zdrowotnej, promocję zdrowia oraz innowacyjne usługi. Kolejną nagrodę, którą zdobył w 2015 roku, to czytając po polsku skrót IMTJ, Medical Travel Awards. Jest to nagroda przyznana za wysoko oceniany Międzynarodowy Ośrodek Chirurgii Plastycznej. W 2019 roku zdobył nagrodę Healthcare Asia Awards, ale jest to nagroda za społeczną odpowiedzialność biznesu oraz innowacje w zarządzaniu. 10 lat temu, w 2014 roku, zdobył też nagrodę za doskonałe monitorowanie i zarządzanie środowiskowe, a w 2003 roku dostał nagrodę za doskonałość w świadczeniu międzynarodowych usług medycznych i zdrowotnych. Dzięki takim właśnie osiągnięciom Bangkok Hospital Pattaya jest uważany za jeden z najlepszych szpitali w regionie, oferując pacjentom najwyższej jakości opiekę medyczną. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was ciekawe. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach poniżej. A ja mogę na stronie internetowej pokazać Wam te nagrody, które zdobyli. To tutaj je właśnie teraz widać. Ostatnia była ta w 2024 roku. I tutaj też są wyszczególnione te wszystkie nagrody, a nawet jest tutaj ich jeszcze więcej. Mnóstwo tych nagród dostał, także naprawdę jest to niesamowity szpital. W opisie tego filmu załączę Wam linki do tych stron. Tutaj jest jeszcze druga strona, gdzie możemy przeczytać właśnie o tej całej historii tego szpitala. To jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie poczytać więcej na jego temat. To tyle na razie najważniejszych informacji na temat szpitala, a teraz przejdźmy do vloga i do mojej wizyty w tym szpitalu. Nie, raczej nie chcemy. Właśnie darmowe pesty mamy, Pest Control Day for free. Mogą nam przyjść i tam popsikać jakimiś odkażaczami po mieszkaniu, ale już u nas w sumie nie ma żadnych robaków, to nic nie robimy. W sumie my i tak moglibyśmy zrobić, żeby się nie zalęgły właśnie, no ale dobra. Właśnie jest poniedziałek, jedziemy na kontrolę po pierwszym tygodniu złamaniu ręki do Bangkok Hospital Pattaya. Może uda mi się coś Wam pokazać dzisiaj tego szpitala. Zobaczymy jak będzie. Zamawiamy Bolta i jedziemy. Dobra, ja wsiadam z tej strony auta. No, ja usiadłem z tej strony sobie auta po lewej stronie, bo tam jak podjedziemy później pod szpital, to tam jest taka obsługa, że właśnie nie wiem kto to jest, ochroniarz czy taki pracownik po prostu szpitala, przyjdzie ładnie, tam po co ze czterech będzie ich stało, otworzy ładnie mi drzwi, ja sobie wyjdę, ktoś zamknie drzwi, także nie ma lipy, nie ma, także trzeba sobie pod szpitalem samemu drzwi otwierać, nie. To tak jak było w tamten ukradł auto, w tym policjanci z Beverly Hills? No tak, są na przykład pod hotele takie ekskluzywne czy restauracje, gdzie podjeżdża się swoim samochodem i zostawia się kluczyki panu, żeby odprowadził auto, to tutaj nikt nie będzie odprowadzał auta, no bo jedziemy taksówką, ale otworzą nam drzwi. Było tak, że on się podał za tego takiego pana, który odprowadza samochody na parking. No i tamten dał mu klucze, no i se ukradł auto. Dzisiaj zamawialiśmy rano transport, nie chcę mówić jak się dokładnie to nazywa, no bo wiadomo będzie o co chodzi i bardzo tanio jakoś. 11 zł tylko spod domu do szpitala, więc bardzo, bardzo tanio. Ja nie wiem w ogóle jak im się to tutaj opłaca, no bo na paliwo wyda z 8 zł, z 2 litry spali. Dodatkowo amortyzacja, dodatkowo jeszcze prowizja tej firmie, u której pracuję, gdzie w ogóle jeszcze coś zarobi. Nie wiem jak to działa, ale no jakoś działa, no jakoś funkcjonują i wożą. A jeszcze jedna taka ciekawostka, że wczoraj, czyli w niedzielę, ktoś do mnie dzwoni. Myślę, kto to dzwoni. Odbieram telefon i okazuje się, że dzwonią ze szpitala. Bo przypominają o wizycie, że proszę pana, jutro ma pan wizytę, czy pan będzie i tak dalej. Więc też jestem dość takim w szoku, że w takim wielkim szpitalu, gdzieś totalnie za granicą, pamiętają o wizytach klientów i dzwonią. Także też mega pozytywnie. Okej, wjeżdżamy na teren szpitala pomalutku. Tutaj już go widać w oknie. Budynek. Balkony jak w kondominium, w mieszkaniach. Delikatny korek pod wjazdem do szpitala. Kilka samochodów. Raz, dwa, trzy, cztery. My piąty samochód. Nie, za nami kolejny. Raz, dwa, trzy, a, tam jeszcze cztery. Szósty. No. Sporo osób przyjechało dzisiaj do szpitala przy poniedziałku. Co, Olika?
po wyjściu z samochodu i wejściu do szpitala wita nas rejestracja, która wygląda dokładnie tak, jak teraz właśnie widzicie na obrazie. Wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze i właśnie obecnie znajdujemy się w tym 15-piętrowym budynku. W głównym holu znajduje się również Starbucks, gdzie możemy udać się na kawkę. Wielkie schody prowadzące na górną część szpitala, gdzie między innymi są pokoje, w których spędzamy czas, kiedy zostajemy na noc w szpitalu. Emma po wejściu do tego szpitala powiedziała, że czuje się jak na lotnisku, no i rzeczywiście troszkę przypomina to zagraniczne, wielkie, najlepsze lotniska na świecie, typu na przykład Doha. I tak trochę można się tutaj naprawdę poczuć, jak na lotnisku, a nie w szpitalu. Następnie mamy jakieś tam kolejne restauracje, w których możemy się zatrzymać i sobie coś zjeść, czy napić się jakiejś kawki, czy czegoś innego. Trochę słodkości, trochę jakichś słodkich właśnie bułeczek, czy jakichś innych słodkich napoi. Później mamy kolejne miejsce, w którym możemy coś zjeść, także jest to naprawdę duże zaplecze, jeśli chodzi od tej strony, i to jest wszystko jedno obok drugiego, plus kolejne jakieś tam sklepy z lodówkami, w których też znajdują się jakieś różne posiłki, napoje i przeróżne naprawdę rzeczy. Następnie po rejestracji korytarzem udajemy się na odpowiedni oddział, do którego zostaliśmy skierowani. A korytarz wygląda właśnie w ten sposób, gdzie po lewej i po prawej stronie są różne sklepy, gdzie można kupić jakieś tam różne rzeczy. Tutaj na przykład widzimy jakieś rzeczy dla małych dzieci, typu jakieś tam mleczka w proszku i cały zestaw dla małych dzieci. Następnie jest sklep ze sprzętem medycznym. Wygląda na dobrze wyposażony sklep, gdzie możemy się zaopatrzyć w jakieś tam różne potrzebne nam rzeczy. Są też sklepy z popularnymi markami kosmetyków i w dalszej części kierujemy się na oddziały. My już jesteśmy w odpowiednim miejscu, tutaj czekamy na pomiar ciśnienia i na przygotowanie się do wizyty lekarskiej. Po moim wstępnym przyjęciu udałem się na prześwietlenie ręki i później wróciłem na miejsce i czekałem już na wizytę lekarską. Po wizycie udałem się do miejsca, gdzie odebrałem leki. W tym miejscu również płaci się za wizytę, jeśli nie ma się ubezpieczenia, i otrzymuje się wypis ze szpitala. Jeśli płaci się samemu, to udajemy się do okienek z numerem A, a jeśli ma się ubezpieczenie, to do okienka z numerem B. Pierwsze okienko po lewej, gdzie jest napis farmacji, to tam odbieramy swoje leki. Tutaj blisko tego działu również są jakieś różne punkty, w których możemy zaopatrzyć się w lody, w jakieś tam inne znowu smakołyki, gdzie Emma z Dorotą właśnie skusiły się na jakieś rzeczy. Co bierzesz? Affogato. I tutaj również widać bank, więc jeśli ktoś potrzebuje załatwić jakieś sprawy bankowe, to może udać się do banku, czy na przykład wypłacić pieniądze, czy zrobić jakieś różne przelewy, czy w ogóle załatwić jakieś sprawy bankowe. Po lewej stronie kolejne jakieś poczekalnie i kolejne oddziały szpitala. Tutaj też mamy jakiś sklepik z rzeczami dziecięcymi, więc jest to naprawdę mega wyposażony szpital i tak jak widać, wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze i jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Dzięki tej akredytacji, którą zdobywa się na 3 lata, sprzęt naprawdę musi być najnowocześniejszy, a lekarze naprawdę bardzo dobrze przeszkoleni i w ogóle cały personel. O cholera, ale się rozlało. Ciężko będzie wyjść. Niedobrze. Cholera. Urwanie chmury, można powiedzieć. Jak jedziemy do galerii, to ja zrobię chyba tak. Nie, na szczęście tu jesteśmy pod dachem, gdzie przyjeżdża taksówka. I w galerii też wysiądziemy chyba gdzieś blisko dachu. Tak powiemy panu, żeby nas wysadził gdzieś blisko dachu, żebyśmy nie zmokli, no. Chyba, że tam już w mieście nie pada, no nie wiem, zobaczymy. Ale tutaj daje mocno. W mieście? No jesteśmy tak trochę już na obrzeżach, ale no. Nasza Toyota już podjeżdża, Yaris Bolt. Tym razem do centrum tylko 82 baty, czyli jakieś 9 zł. Więc będzie z napiwkiem równa dyszka. Chodźcie. O, tutaj już pan ręką macha, że proszę podjeżdżać i zaraz mi tu ładnie drzwi otworzy, bo ostatnio było za dużo ludzi i nie miał jak mi otworzyć. A tymczasem chodzicie? Thank you. A, wchodź ten, chodź. Thank you. Yes, Pattaya.
Yes. A więc tak jak widzieliście przed chwilą, tak wygląda szpital. No sami ocencie, czy wam się podoba, czy nie. No oczywiście, że gdzieś tam pewnie znajdzie się jakaś lekko niedomalowana ściana, tak jak trzeba na dzień dzisiejszy, no bo szpital nie jest całkiem nowiutki. No i jakiś tam ewentualnie kurz na wiatraku w toalecie, który zauważyłem, no to wiadomo, są takie rzeczy, ale ogólnie szpital naprawdę robi mega wrażenie i jest kozacki. A więc ja już jestem po wizycie. Na szczęście kość bardzo dobrze się zrasta, ale trzeba było trochę nadgarstek wygiąć dzisiaj w drugą stronę. Ostatnio miałem zadarty tak do góry, a dzisiaj mam tak zadarty w dół. Nie wiem, czy można powiedzieć zadarty w dół, no ale okej, dobra. Także wygięty tak o bardzo. No, bardziej. Tak o, a nie tak. No właśnie, ostatnio trzeba było tak, a dzisiaj trzeba trochę inaczej, żeby tam się jeszcze trochę prościej te kości zrastały i wszystko się robiło jak trzeba. Jak się ma tak rękę, no to tu jest, tak się naciąga w tym miejscu. Mhm. A gdy ma się tak, to się naciąga tu. No właśnie. No i trzeba to korygować, bo wcześniej miałem tydzień tak, teraz będę miał tydzień tak. No i tam ma być wszystko idealnie, pięknie, ładnie. Będziesz miał znowu tak do tyłu? A nie wiadomo, to zobaczymy, jak będzie wszystko dobrze, to pewnie na prosto wtedy, jak już będzie tak idealnie wszystko zrośnięte. Ale właśnie było widać na dzisiejszym zdjęciu rentgenowskim, że kość jest zdecydowanie już tak zrośnięta, że ten proces gojenia już tu zdecydowanie działa dobrze. I jak pokazywał nam lekarz na poprzednim zdjęciu rentgenowskim, to było widać takie pęknięcie i taką szparkę. Tak już dzisiaj, na dzisiejszym zdjęciu już jest to zrośnięte i już tej szparki nie ma, już wszystko, kości zeszły się do kupy. Także duży postęp, wszystko jest ok, nie trzeba operacji, także bardzo się cieszę. A i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, zapytałem się na początku, czy jest już opłacona ta moja wizyta przez PZU. No i tak, była opłacona, dzisiaj nic nie musiałem płacić, dzisiaj poszedłem do okienka, nie gdzie się płaci, tylko do okienka, gdzie jest napisane, że przyjmujemy gości z ubezpieczalni i tam dzisiaj zostałem przyjęty, dostałem tam leki i dzisiaj nic nie musiałem płacić, ale zobaczyłem na rachunek i na rachunku było 12 tysięcy batów, czyli jakoś 1300 zł za dzisiejszą wizytę, czyli więcej niż ostatnio, z tego względu, że właśnie było jeszcze dodatkowe badanie, czyli robienie rentgenu. No ostatnio nie miałem tego rentgenu, więc było 9 tysięcy batów, tak? 9 coś, około 1000, a teraz 1300, no bo jeszcze z 300 za rentgen doszło i za jedne tabletki jeszcze dodatkowo. Gdybym potrzebował teraz przy tym zgiętym nadgarstku jeszcze dodatkowe jakieś ewentualnie przeciwbólowe, no to jeszcze mi dali. No i tyle, no mam nowy gips, nowy, tutaj tą podstawkę z gipsu, nowy bandaż, bo tamta była inaczej ułożona, ta jest teraz inaczej, więc no za to też trzeba było i nawet za te torebki, w których dostaje się leki, ale mama schowaną w plecaku, płaci się 200 batów ogólnie, także 280 batów za torebkę, w której otrzymuje się leki, czyli można byłoby dostać leki w jednorazówce za 5 groszy, ale nie, tutaj są takie piękne reklamówki, takie jak na prezenty, takie torebki. I są tam narysowane jakieś rzeczy z szpitala, pielęgniarki, lekarze. Aha. Mogę już tam pokazać. No to pokaż. No i za taką reklamóweczkę tutaj w szpitalu kasują 30 zł prawie. A to jest dość malutka. No, taka malutka torebeczka. O, i za taką torebeczkę. Widziałam, że jest taka droga. Lekarz szpital kasuje 200-parędziesiąt batów. Czyli około 30 zł. Chcę powiedzieć, że jak ty... O, pokaż jeszcze, co dostałem, tam jeszcze. Dobra, dzisiaj, ale daj mi powiedzieć. No, dobra. Bo tata ściągał nieraz ten gips od spodu, żeby nie, posmarować. Znaczy, no to żeby posmarować rękę, tak. Żeby ale dzisiaj... i umyć i pan powiedział, że tego nie można ściągnąć. No teraz, żeby nie ściągać. I żeby jak się myć, to takie worki. Właśnie, jak będę się szedł kąpać, to żeby sobie nie zmoczyć ręki, a przecież i tak się tydzień czasu kąpałem i jej nie moczyłem, ale gdybym chciał się zabezpieczyć dobrze, to dostałem jeszcze dzisiaj takie worki plastikowe, żeby sobie założyć tam na rękę, zacisnąć i wtedy można się kąpać i wtedy się nie ochlapie prysznicem, wodą tutaj tego gipsu i bandaża. Także jeszcze taki dzisiaj dodatkowy rarytas. For the Buddha. Yes. For the lucky. Yes, for the lucky. And you drove that? You drove that? Or who drove that? This is Buddha do. The Buddha do. I take a car to the temple. And then at the temple, at the Buddha at the temple, they do it for my lucky. Okay. For my, in the car, the customer in the car. Every customer, when I drive. And then so we are safe lucky. Now?
Yes, right. Okej, takie ciekawostki, że najpierw pan powiedział nam o tym, że umył sobie dzisiaj samochód i cholera, zaczął padać deszcz i mówi, że wieczorem będzie musiał znowu go czyścić i pucować, żeby był czysty. No nie spodziewał się, że będzie padało dzisiaj. A druga sprawa to właśnie tak jak słyszeliście, ma tutaj takiego Buddę na suficie, żeby przynosił mu szczęście. Czyli był w świątyni, tam jacyś mnisi to narysowali. I po to, żeby samochód miał szczęście, po to, żeby klienci mieli szczęście, kierowca, żeby miał szczęście i żeby wszystkim żyło się szczęśliwie. No, także bezpiecznie możemy teraz jechać do centrum miasta. No i świetnie, galeria też ma wjazd pod dachem, gdzie przyjeżdżają taksówki, więc nawet jak leje, to można z jednego miejsca do drugiego dostać się bez problemu. I już tutaj wchodzimy do środka. Central Pattaya. Emi, która galeria w Tajlandii jest najlepsza? Ta. Ta, a jak się nazywa? Central Festival Pattaya. A jak, co chciałeś powiedzieć? To jest na dół. Chciałam powiedzieć, że wysypaliśmy prawie każdą galerię Pattayi i była taka duża Terminal 21 i to jest ogromna galeria i w niej nigdy nic się nie da znaleźć, nawet butów. Butów my nie kupujemy. Słabo jest wyposażona, co nie? No. Tutaj, no. I tutaj słabe marki. Dajesz mi powiedzieć? No. No i tutaj, jak kupujemy buty, to tutaj czasami może nie być coś, to jedziemy do Mariny. Ale znowu w Marinie nie ma takich fajnych sklepów jak tutaj. No i dlatego najczęściej przychodzimy tutaj i tutaj też jest blisko. No właśnie, bo tu jest największa galeria, najlepsze sklepy, największy wybór, takie najbardziej popularne. Kible w tamtej galerii. A, tylko kible, co czyszczą same pupkę i suszą. Suszą też czy nie? Suszą. Ja cię kręcę. Myją, suszą, kibelki same w automacie. Podgrzewane są. Podgrzewane jeszcze, jakby komuś było zimno. Kultura. Dobra, idziemy na górę, jeść. Na górę? Jeść? Jeść? A nie? No nie, jeszcze to przeżyłem coś innego. Ja muszę wziąć tabletkę przeciwbólową. Patrzcie, jakie sprzęty tutaj w Tajlandii mamy. Nie, takie w Polsce chyba też są. Takie? Są takie jak te, na pewno. Takie są na pewno rozkładane w tą stronę pionowo, ale poziomo tak nic nie wiem. Uwaga, chcę zaprezentować. No, tutaj macie normalnie ekran, tak jak na każdym telefonie, ale tu rozkładacie. Jak macie jakiś normalnie portfel, tablet. Albo nie wiem co. No i tablet. No, maszyna niezła. Co to jest? Telefon. Patrz się. Jakie to firmy? A, Oppo, no. Ty jest słaby w sumie. To jest taki, jakbyśmy widzieli dzisiaj tam tego? No, ale śmiesznie, co? Tak rozkłada jak książka. No. Masz taki duży jazd. 60 tysięcy batów, czyli jakieś 6,5 tysiąca złotych za ten telefon. To jak za iPhone'a, nie? No, to już jak za iPhone'a, niestety. Ja chciałam taki mieć, patrz. No. Tutaj się tak rozkłada w tą stronę. Że tu masz taki. Że tu sobie ten, nie? I tu sobie zgaszę. A to nie, to gorsza. Można go złożyć i pstrykać sobie tutaj, nie? No, bo patrz, mama. Tutaj też coś możesz robić. TikToka sobie przeglądać lub coś. Tak, TikToka, no na pewno. No też można. No można, można. Zdjęcia można robić, wszystko można robić. Pralkę włączyć, lodówkę tam coś zrobić, odmrozić albo coś. Ej, tutaj jest takie tui do tego. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do samego końca tego odcinka. Dziękuję również za wszystkie łapki w górę, bo mam nadzieję, że zostawiliście je pod tym filmem i że film był dla Was mega bardzo pomocny. Mam nadzieję, że osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, zasubskrybują teraz kanał, klikną dzwoneczek po to, aby otrzymywać powiadomienia. A ja teraz zapraszam Was na film, w którym pokonaliśmy 1000 km z Pattayi na Phuket wynajętym samochodem i gdzie przeżyliśmy fajne przygody, gdzie pokazujemy, jak wyglądała trasa, jak wyglądały wszystkie okoliczne miejsca, w których można się zatrzymać, pozwiedzać. Dodatkowo jeszcze zatrzymaliśmy się na noc w połowie trasy w jednym z hoteli, w jednej z fajnych miejscowości. Także mam nadzieję, że film będzie dla Was bardzo interesujący, ciekawy, dlatego Was na niego bardzo zapraszam. Link do tego filmu znajdziecie w opisie oraz pierwszym przypiętym komentarzu, a jeśli też widzicie z nim ikonkę po prawej stronie ekranu, to możecie od razu kliknąć tą ikonkę i przejść do tego wideo. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Na razie, hej, cześć!